Ministerstwo Zdrowia w sobotę 2 maja opublikowało dzienny raport dotyczący nowych przypadków zarażeń i ofiar śmiertelnych koronawirusa. Niestety, nie mają dobrych wieści, z powodu COVID-19 zmarło kilkanaście osób. Ponadto przybyło kolejnych zakażeń, wygląda na to, że do końca epidemii wciąż nam daleko. W raporcie podano więcej szczegółów. Ministerstwo Zdrowia z uwagi na weekend majowy, tym razem publikuje kolejne informacje na temat zarażeń koronawirusem jedynie raz dziennie, w okolicach godziny 13. Dzisiaj pojawił się 2 majowy raport dotyczący kolejnych zarażeń, o pierwszym. Powrót do standardowych raportów, 2 razy dziennie, dopiero od poniedziałku. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych zarażeniach. Statystyka wciąż wzrasta, jak podano w oficjalnym komunikacie. Przybyło 270 nowych zakażonych wirusem SARS-CoV-2, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Łącznie w skali całego kraju, przypadków potwierdzonych badaniem jest 13 375. Poinformowano również o rozkładzie na poszczególne województwa. Śląskie 66, Wielkopolskie 51, Dolnośląskie 40, Łódzkie 34, Mazowieckie 25, Małopolskie 21, Opolskie 9, Pomorskie 6, Zachodniopomorskie 5, Kujawsko-Pomorskie 4, Podkarpackie 4, Lubelskie 2, Podlaskie 2, Świętokrzyskie 1. Niestety, rośnie również bilans ofiar. Kilkanaście osób zmarło na COVID-19. Komunikat zawierał również smutne informacje o kolejnych ofiarach śmiertelnych. Jak wynika z Twittera Ministerstwa Zdrowia, z powodu choroby COVID-19 zmarło 13 osób. Łączna ilość ofiar epidemii w Polsce wynosi 664. Niestety, statystyki robią się coraz bardziej niepokojące. Zamieszczono także bardziej szczegółowe informacje na temat ofiar, wymieniono, w jakim wieku były i w którym szpitalu zmarły. (74-latek, 69-latek, 73-latka w Poznaniu, 61-latek w Raciborzu, 75-latek w Tychach, 86-latka w Łomży i 64-latek w Bolesławcu. Większość miała choroby współistniejące. Źródło: Ministerstwo Zdrowia.